Polacy w skokach narciarskich zawsze mieli wielkie tradycje. Już przed II wojną światową w czołówce był Stanisław Marusarz, wicemistrz świata z 1938 roku, według wielu ekspertów, został oszukany na notach za styl. Na początku lat 60., jak równy z równym, walczył Zdzisław Chryniewiecki który na ostatniej prostej przed Igrzyskami Olimpijskimi w w wyniku upadku skończył na wózku inwalidzkim. Dwa lata później Antoni Łaciak wywalczył srebro na Mistrzostwach Świata w zakopanym. U zarania ery Pucharu Świata w czołówce kręcili się Stanisław Bobak i Piotr Fias. Jednakże po sezonie 1986-87, gdzie późniejszy asystent Polo Tainera ustanowił nieoficjalny rekord świata 194 metry, w naszej kadrze zaczęło się bardzo źle dziać. Cześć Państwu, Rudek z tej strony. A to Długo wyczekiwane rozwinięcie filmu o kryzysach wielkich nacji. Na tapet razem z Patrykiem wzięliśmy tutaj nasze rodzime skoki, więc zapraszam na Kroniki Pucharu Świata. Kryzys polskich skoków na przełomie lat 80. i 90. Muzyka Olimpijska kampania 1987 na 88 dla medalisty mistrza świata w lotach z 1979 roku była ostatnią w karierze. Zwieńczył ją zawrotną ilością 9 punktów. Wtedy punktowało jeszcze tylko to 15. Zajął również 10 miejsce na normalnym obiekcie podczas igrzysk olimpijskich w Kalgary i 7 na mistrzostwach świata w lotach w Oberstdorfie. Poza tym jeden punkt w karierze zdobył Zbigniew Klimowski za 15. pozycję na zawodach w Oslo. Sezon życia Jana Boklewa dla Polaków był ostrym zjazdem. Jedynym punktującym był Jan Kowal, który dwa razy uplasował się w najlepszej dziesiątce, dorzucając do tego dwunaste miejsce z Oberhofu, dzięki czemu zdobył 17 oczek. Na Mistrzostwa Świata w Lachti, notabene pierwsze w historii przy sztucznym oświetleniu, najlepszym wynikiem popisał się Bogdan Papież. 43 pozycja na obiekcie dużym oraz tam taradam, 55 na normalnym. Za takie opisy to ja wiecie dziękuję nie drużynowo zaś zajęliśmy 12 miejsce będąc jednocześnie najgorszą ekipą z Europy kampania 89 90 była najgorszą w historii startów Polaków w pucharze świata dość niefortunnie zbiegło się to z powrotem zakopanego do kalendarza nie zdobyliśmy ani jednego punktu z zawodów najwyższej rangi ba nawet żadnego miejsca w top 30 zbliżył się do niego jedynie Jarosław Mądry na zawodach w Engelbergu będąc 34. Reprezentanci Polski nie pojawili się na jedynej imprezie mistrzowskiej czyli Mistrzostwach Świata w Lotach na Wikersundbakken Marazm w naszej ekipie trwał również w następnym sezonie. Również okrągłe 0 punktów, ale tym razem Jan Kowal wyszarpał jedną pozycję w najlepszej 30. konkretnie 24. pozycja w Trondheim. Ach, premierowy czempionat na trampolino da Alben. Dwie szanse Kazuhiro Higashiego złą to Petka. Na dużej dobra. Wracamy. Najlepiej z Polaków na obiekcie k 20 zaprezentował się Jan Kowal, będąc 39. Na normalnej skoczni zaś występ życia miał Bogdan Papież. Było to jego jedyne miejsce naszych w top 30. Dokładnie 30. W zawodach drużynowych nie wystartowali. Olimpijski sezon 91-92 to pewien przełom. W końcu były Byliśmy notowani w Pucharze Narodów. Szkoda, że te 18 punkcików zdobyliśmy tylko dzięki konkursom drużynowym. 11 miejsce w Predatco i 13. Ostatnie w planicy indywidualnie najlepiej poradził sobie Zbyszek Klimowski, będąc 18 w predatco. To właśnie on był jedynym przedstawicielem polskich skoków na zimowych igrzyskach olimpijskich w Albertville. Z powodu gorączki wystartował tylko na obiekcie dużym, gdzie wywalczył 49 miejsce. Loty w Harachowie Polacy odpuścili 92-93. Z jednej strony względna stabilizacja, 17 punktów w Pucharze narodów, również dzięki. Drużynówką. Z drugiej, wyniki w nich były godne politowania. Dwa razy skończyliśmy na ostatnim miejscu. Trzynaste miejsce w Predat, co dwunaste w Planicy. Dało nam to dwunaste miejsce na koniec sezonu. Ale co się dziwić, skoro do składu łapały się takie tuzy, jak Bartłomiej Gąsienica-Sieczka, który indywidualnie nawet nie miał szans powąchać konkursu głównego, a w zawodach na błotkowej spadł jak kłoda na 65 metr. To i tak nic w porównaniu z konkursami indywidualnymi. Co prawda, pojawił się Wojtek skupień, który zanotował dwa miejsca w top 30. Najlepszym było 20. co ciekawe, po raz kolejny na włoskiej ziemi. Z drugiej strony, to właśnie z tego sezonu pochodzi opus Magnum Żenady tego okresu, czyli skoki z stylem klasycznym Jana Kowala oraz Jarosława Mądrego w 1990 trzecim roku. Na mistrzostwach świata Falun wysłaliśmy dwóch zawodników, którzy ponownie zaprezentowali się raz na K115. 33 był Wojciech Skupień, a 44 Robert Zygmuntowicz. Pięć sezonów oczekiwania i w końcu kibice doczekali się punktów pojedynczego zawodnika. Co prawda tylko dlatego, że powiększono grono do najlepszej 30, ale i tak Wojtek Skupień dzięki zdobyczy 47 punktów wywalczył 52. miejsce w generalce z Wernerem Schusterem i rozsypanym od dwóch lat Tonim Nieminenem. Najlepszy występ to szesnaste miejsce w Libercu. I tak dało to dopiero czternaste miejsce w klasyfikacji Generalnej Pucharu Narodów. Gorszy od nas był tylko Kazachstan. Na zimowe igrzyska olimpijskie do Lirehammer mimo próśb dziennikarzy dotyczących Małysza pojechał tylko skupień, notując poprawne występy. 31 na dużej i 29 na normalnej. Ponownie żaden reprezentant naszych kraju nie pofatygował się na Mistrzostwa Świata w lotach. W sezonie 1994-95 do punktującego Wojciecha Skupnia dołączył młodziutki Adam Małysz, który co prawda zimę rozpoczął od serii czterech niezaliczonych kwalifikacji z rzędu, jednak ostatecznie był to dla niego sezon całkiem przyzwoity. Pierwszy przebłysk nastąpił w Innsbrucku, kiedy Adam zakończył zawody na 17 miejscu. Kolejna zdobycz, tym razem czteropunktowa, przyszła trzy konkursy później w Engelbergu, a następnie do końca kampanii wystartował jeszcze w sześciu konkursach, połowę z nich kończąc w najlepszej trzydziestce. Ostatecznie przez te kilka miesięcy Wiślanin zebrał 40 punktów, co z marszu ustanowiło go liderem polskiej kadry, bo Wojtek Skupień zdobył tych punktów o 10 mniej. Starszy kolega, wtedy jeszcze nie Orła z Wisły, był 23 i 22 w Engelbergu, a także 18 w Falun. Omawianej zimy odbyły się także Mistrzostwa Świata w Thunder Bay, które niespodziewanie były dla nas naprawdę solidne. Skocznia normalna to 10 miejsce Małysza i 17 Skupnia. Na skoczni dłużej natomiast Adam był 11, a Wojtek 26. W drużynówce nie startowaliśmy. W ramach formalności dodam, że miejsca w generalce naszych reprezentantów to 51 miejsce Adama Małysza i 56 Wojciecha Skupnia. W trakcie kampanii 1995-96 doszło do przełomu, i skoki narciarskie w Polsce wreszcie ujrzały światło w tunelu. I nie mam tu wcale na myśli zdobycia szczęśliwych punktów przez kolejny talent pokroju Wojciecha Skupnia. A zwycięstwo w Pucharze Świata i ukończenie całego sezonu na siódmym miejscu przez pewnego osiemnastoletniego Wiślanina. Otóż omawiany sezon był oficjalnym początkiem ery Adama Małysza jako skoczka liczącego się w Pucharze Świata. I choć oczywiście nadal były to wyniki nieporównywalnie słabsze niż to co Adam serwował nam w pierwszych latach Małyszomanii, to w porównaniu z tym co działo się w części, którą omówił Rudek, panie, chyba każdy brałby takie rozwiązania w ciemno. Pierwsza część Pucharu Świata, czyli okres do rozpoczęcia turnieju Czterech Skoczni, był dla naszej reprezentacji w miarę solidny. W okres ten zmieściło się 8 indywidualnych konkursów, w połowie z nich punktował małyż, aż w pięciu skupień, a jeszcze w jednym, co ciekawe, punkty zdobył nawet Marek Gwóźdź. Choć dla niego akurat były to punkty pierwsze i ostatnie zarazem. Wojtek w czterech pierwszych udanych konkursach plasował się w trzeciej dziesiątce, natomiast zaskoczył w Oberhofie, gdzie był dziesiąty ustanawiając swoją życiówkę. W sensie najwyższe zajęte dotychczas miejsce w pucharze świata. Tak podkreślam, bo wtedy to w sumie rekordy życiowe w długości skoku ustanowione w jakimś Oberhofie, w przypadku Polaków nie wydawały się taką abstrakcją. Małyż był kolejno 12, 22, 21 i 11. Gwóźdź za to był 25 w Szamoni. I o ile na tym etapie dwaj liderzy naszej kadry sąsiadowali ze sobą w generalce, to w dalszym etapie sezonu różnica klas pomiędzy tymi zawodnikami stawała się coraz bardziej zauważalna, bo skupień z każdym konkursem zdawał się gasnąć, a Adam wręcz przeciwnie. Ten pierwszy do końca kampanii zdobył już tylko 19 oczek w najlepszym dla siebie konkursie, plasując się na 21. lokacie, a drugi najpierw zaliczył zakończony na 23. miejscu turniej czterech skoczni, gdzie gdyby nie odpadnięcie w kwalifikacjach w Bischofshofen, to pozycja ta na pewno byłaby znacząco wyższa, a następnie wskoczył na poziom pozwalający mu regularnie plasować się w czołowej dziesiątce. W Engelbergu, Sapporo i Zakopanem był kolejno dziewiąty, dwukrotnie ósmy, 23, 9, 6 i ponownie ósmy. Następnie przyszedł czas na mistrzostwa świata w lotach na Kulm, gdzie triumfował Andreas Goldberger przed Janachonem i co ciekawe Urbanem Francem. Małyż był 14, a skupień gwóźdź i kruczek zakończyli zmagania na pierwszej serii. Po powrocie z Austrii Wiślanin wszedł na najwyższe obroty. Już w następny weekend na obiekcie w Iron Mountain wyskakał sobie premierowe podium. Mówiąc konkretniej, był ósmy i drugi. Następnie karuzela Pucharu świata przyniosła się do Finlandii, gdzie na skoczniach w kłopie oraz lahti był 13, trzeci i czwarty, a całą zimę zwięcił drugim miejscem na szwedzkiej ziemi Falun i wreszcie zwycięstwem w Oslo. Łącznie 751 punktów do klasyfikacji i tak jak wspomniałem siódme miejsce na koniec. 48 w Generalce był Skupień, a jeszcze 40 pozycji niżej uplasował się Marek Gwóźdź. Do sezonu 96-97 w kontekście Polaków można było podchodzić z niemałym optymizmem, wszak pierwszy raz od dawna naprawdę mogliśmy szczycić się posiadaniem w swoich szeregach zawodnika światowej czołówki. No cóż, rzeczywiście przełom 96 i 97 roku także był dla nas całkiem niezłym okresem. Po pierwszych czterech konkursach mieliśmy już trzech klasyfikowanych Polaków, bo oprócz wiadomej dwójki o premierowe punkty pokusił się także Robert Mateja. Pozycje zajmowane przez naszych nie były jednak niczym specjalnym. W generalce najwyżej był Małyż na miejscu 23. Zabawa zaczęła się od Harachowa. Wówczas w pierwszym konkursie kapitalnie odpalił się Robert Mateja, sensacyjnie zajmując piąte miejsce. Co prawda Małysz i Skupień wtedy nie zapunktowali, ale żeby we wszechświecie panowała równowaga, podczas niedzielnych zmagań to Małysz zaatakował podium. Co prawda mówiąc zaatakował mam na myśli niewiele mu do pudła zabrakło, bo był czwarty, natomiast od tego momentu Wiślanin ponownie zaczął skakać na poziomie dziesiątki Pucharu Świata. A i nawet Mateja zdało drugi raz zapunktować, bo był dziewiętnasty. Trochę na chwilę odejdę od tematu, ale powiem wam, że zawsze mi było szkoda Roberta Matei w kontekście jechania po nim i wspominania jako najgorszego skoczka, jaki istniał. Bo w sumie to Robert, mimo tego, że czasami potrafił zawalić skok w dość spektakularny sposób, zbierając całą jego karierę do kupy, był zwykłym przeciętniakiem jakich wielu, a i zresztą, jak na przeciętniaka, zaliczył naprawdę sporo udanych występów. W czasach jego świetności startowało trochę Polaków, którzy faktycznie latami gdzieś tam próbowali swoich sił, jednak nie osiągnęli absolutnie nic i tutaj wymienić można chociażby Długopolskiego, Tajnera, Kruczka czy nawet Bachledę, choć i on miał jeden niezły sezon. Jednak to Robert zapisał się w pamięci kibiców jako najgorsze pośmiewisko. Moim zdaniem zupełnie niesłusznie. Wracając jednak do tematu, po zmaganiach na czeskiej ziemi przyszedł czas na czteroskoczniowy wycykl w trakcie jego trwania Małysz po raz pierwszy w sezonie stanął na podium. Był drugi w Bischofshofen i łącznie wszystkie jego występy złożyły się na ósmą lokatę w klasyfikacji. 23. w tejże klasyfikacji był Mateja, a 46. Skupień. Do końca kampanii Małysz jeszcze trzy razy stanął na podium, w tym dwa razy wygrał, jednak większość jego występów kończyła się w drugiej lub trzeciej dziesiątce. Można więc stwierdzić, że miał w tym okresie spory problem ze stabilizacją formy. Kupin po turnieju już w ogóle nie zapunktował, za to Mateja, jeszcze jak, uczynił to cztery razy, z czego dwukrotnie zajmował ósme miejsca, co mocno przyczyniło się do 154 zdobytych łącznie punktów i 30 miejsca w generalce. Małyż był dziesiąty, a skupień dopiero 72. Imprezą docelową były tej zimy mistrzostwa świata w Trondheim, podczas których próbkę swoich możliwości pokazał ponownie Robert Mateja. Zakopiańczyk był 16 na skoczni dużej i piąty na normalnej, gdzie gdyby udało mu się ustać drugi skok telemarkiem, być może miałby medal. Na mniejszym obiekcie w połowie drugiej dziesiątki mieliśmy jeszcze Adama i Wojtka. W drugim konkursie zaś Robert jako jedyny miał okazję skoczyć dwa razy. Tym razem mieliśmy również okazję startować w drużynówce, jednak w składzie złożonym z długopolskiego Matei, Skupnia i Małysza zajęliśmy dopiero dziesiąte miejsce. Ze względu na dobre wyniki Matei, do następnej zimy ze skokami podejść mogliśmy jeszcze bardziej optymistycznie niż rok wcześniej. Jednak, ojoj, skończyło się inaczej. To było dość brutalne sprowadzenie na ziemię. Małysz w tym sezonie, w kontekście czołówki, nie istniał. Co prawda 7 razy punktował, ale ani razu nie przedarł się choćby do drugiej dziesiątki. Nie odblokował się też skupień, który uzbierał przez te kilka miesięcy zaledwie 23 punkty. Jedynym pocieszeniem dla nas były wówczas starty Roberta Matei, bo ten faktycznie przez cały sezon trzymał poziom, jednak to już nie było to, co jeszcze rok wcześniej prezentował Adam. Robert punktował 13 trzynastokrotnie, zbierając w sumie 165 punktów, a szczególnie dużo radości dał kibicom w Zakopanem i Wikersund, gdzie był szósty i ósmy. Tej zimy odbywały się również igrzyska w Nagano, tym bardziej szkoda, że Małysz stracił formę. Na skoczni normalnej naszego honoru bronił 21 Mateja, na dłużej zaś wreszcie przypomniał o sobie skupień Zajmując 11 miejsce. Robert natomiast poprawił się o jedną pozycję względem pierwszego konkursu. Stosunkowo nie najgorzej wypadliśmy też w drużynówce, gdzie w składzie Małyż, Skupień, Kruczek, Mateja udało nam się wywalczyć 8 miejsce. A co z miejscami w klasyfikacji? Mateja 34, Małyż 57, Skupień 68 i 90 Długopolski, o którym nie wspomniałem, ale w SAP poro wywalczył swoje pierwsze trzy punkciki w Pucharze Świata. Czyli w sumie połowę dorobku, który wyskakał na ponad 50 startów. Sezon 98-99, czyli marazmu i beznadzieje i ciąg dalszy. Z plusów to Łukasz Kruczek wreszcie punkty zdobył, za 25 miejsce w Zakopanem. No trochę już mogło być go szkoda, więc fantastycznie. Generalnie pierwsza połowa tego sezonu była dla nas po prostu fatalna. Po zakończeniu turnieju Czterech Skoczni jedynym klasyfikowanym Polakiem był Wojciech Skupień z zawrotną liczbą 5 punktów na koncie. Na szczęście zarówno Małysz jak Mateja odblokowali się od Zakopanego i ten drugi zdążył nawet dobić do trzycyfrowej liczby oczek. Małysz zapunktował 9 razy gromadząc 58 punktów i kończąc zimę na 46 miejscu, Mateja natomiast uplasował się 7 pozycji wyżej punktując aż 11-krotnie, co zapewniło mu równiutko 100 punktów. Jak ta dwójka zaczęła fajnie skakać, to jak na złość całkowicie wypadł z gry skupień, bo swoje ostatnie punkty zdobył weekend przed Zakopanem, zbierając 5 punktów w Wengelbergu. Mistrzostwa Świata w Ramzał były dla nas takie jak cały sezon. Na skoczni dużej 25 był Mateja, a na normalnej 22 Robert i 27 Małysz. W drużynówce natomiast, w takim samym składzie jak rok wcześniej, upatrzyliśmy sobie lokatę dziewiątą. W ostatnim omawianym w dzisiejszym odcinku sezonie wreszcie mieliśmy zawodnika w czołowej dziesiątce klasyfikacji generalnej. Po pierwszym konkursie. W zimę z przytupem wszedł Mateja, zajmując ósme miejsce w Kłopio. Później jednak zapunktował tylko dwa razy, plasując się na 20. miejscu w Villach i 22. w Iron Mountain. Znacznie silniejszym punktem naszej kadry był wówczas ponownie Adam Małysz. Małysz, który wyraźnie zdawał się odbudowywać. W Pucharze Świata punktował w miarę regularnie, raz nawet w Stanach Zjednoczonych ocierając się o podium, a to nie koniec, bo w dziesiątce był jeszcze na zakończenie w Planicy. Łącznie zebrał 214 punktów, co zagwarantowało mu tytuł 28. najlepszego skoczka na świecie. Odrodził się też wreszcie poniekąd Wojciech Skupień, który w generalce był 38. a w samych konkursach zazwyczaj skakał mizernie, ale za to jak już punktował, to z przytupem, bo w dziesiątce meldował się dwukrotnie, a i liczba 86 zdobytych punktów nie wygląda w sumie źle. Mistrzostwa Świata w Lotach skończyły się 16 miejscem Małysza, 25 Skupnia i 28 Matei, a jak dalej potoczyły się losy skoków narciarskich w naszym kraju, doskonale wiemy. Dziś to na tyle, sezon zimowy coraz bliżej, więc jeśli jeszcze nas nie subskrybujesz, to zachęcam do zmiany tego stanu rzeczy, aby nie przegapić kolejnych materiałów. No i do zobaczenia, udanego dnia Państwu życzę.